Cześć wszystkim. No po 7. Ciąg Baldur's Gate 3. Dobra, małe diabelstwa, gdzie się pochowaliście? Don't waste a step. Poszukajmy ich. Nie do końca się pochowali oni. Myślę, że raczej zostali pochowani bez własnej chęci. Ale i tak ich znajdziemy. Dobra, pierwszy mój pomysł to było zajrzeć do tej piwnicy, w której przyszliśmy właściwie. Wszelkie oznaki wskazują, że cokolwiek miałoby się niemiłego wydarzyć, prawdopodobnie w tej piwnicy. Znacznik wskazuje nam, żebyśmy nadal do góry by poszli. Ale znaczniki nie zawsze muszą wiedzieć wszystko. All's well here. The cargo from below has already been taken to the docks. Doków? Don't get too close to the prisoners. They're desperate enough to try anything. Mają tutaj doki. Mają tutaj doki. Enjoy the view. This feels like it stretch all the way to the Sea of Swords on a clear day. If this place ever gets a clear day. Okej. Rzeczywiście. Refuin jest nadmorskim miastem, na to wychodzi. I'm afraid you missed the ship, Trusso. But there'll be another along soon enough. We're already stacking the cargo. Jaki ładunek? Nothing of note. Just supplies for the battle ahead. I've already checked it twice over. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ten ładunek jest ważny. Nie zaszkodzi zerknąć ponownie. Gdyby ktoś do mnie tak powiedział, to bym za cholerę nie uznał, że to gość ma, że ktoś ma szczere zamiary. Right you are, I suppose. Check away. Dobra. Tak. Rzeczywiście. Wyglądają na zapasy. A wave of sick familiarity radiates from one barrel amidst the cargo. Tadpoles. Sleeping and scarcely aware, but echoing yours a hundredfold. Look at them all. Enough to infect an entire army. Przyjrzyj się pieczęci, wygląda znajomo. The winged serpent of the Centurim. It seems their pursuit of profit extends even here. Sięgnij ku nim, kijanka do kijanki. 14. Prawdopodobnie to się nam nie uda. Kogo oszukuje? A pattern of blank minds, newly born. They carry only a bare shred of memory, inherited from something older. A sleep of centuries. The birth and destruction of a settlement above forming only background noise to the dream. Until something descended down into the darkness. And the dreamer awoke. Śpiący się obudził. These tadpoles came from beneath the tower. If we use them, we'll deny the cultists of their power. Hey. The vat is still placid. Thousands of tadpole. A co mieli na myśli, mówiąc użyć? Cię co? Ciekawie, że rozmieszczenie jest tej beczki zaraz obok dwóch beczek ognistego wina.
Ciekawe, czy tutaj jesteśmy widzialni. Will, co tam robisz? Dobra. Byłaby wielka szkoda, gdyby coś tym beczkom się przytrafiło. Na przykład... ogień alchemika nie wiadomo skąd się pojawił. Dobra, poczekajmy aż odejdzie tamten gość na górze. Przestanie nas widzieć. I ta pani na dole. Ale przecież nikt mnie nie widział. Zobaczmy, czy możemy to inaczej zrobić. Mamy ulepszoną niewidzialność u Gale'a. Tylko pewnie musimy ci dodać do księgi czarów, tak? Nie, masz zapamiętane. Dobra. Rozgrupować się. Gale, rzuć tą ulepszoną niewidzialność na mnie. Ciekawe, jak daleko musimy się znajdować, żeby nas nie zaatakowali. To jest... Skradanie się porażka. Może nie powinienem tego robić na widoku? Poczekać aż pani odejdzie? Zobaczmy jeszcze opis tego zaklęcia. Zdawało mi się, że po prostu jesteśmy niewidzialni i tyle. Uczyni istotę niewidzialną. Ataki przeciwko niej wykonane z utrudnieniem, natomiast istota swoje ataki wykonuje z ułatwieniem. Niewidzialność kończy się, gdy podczas ataku rzucenia czaru lub interakcji z przedmiotami wykonasz niedany rząd skradania się, którego stopie trudności rośnie stale. Okej. Nie jest aż takie super, jakbym pomyślał. Ej. Czekajcie tutaj. Dobra, momencik. Jaki jest duży trudność tego? Po nie otrzymuje stan, po nie rzuca ogień alchemiczny, traci stan, większa niewidzialność. Okej, ale jak trudny był mój rzut na skradanie się, że mi się nie udało? Czy za którymś razem mi się to uda, czy... Spróbujmy jeszcze raz, a potem zastanowimy się nad innym rozwiązaniem. I applaud your taste. Dobra, może ty najpierw daj nam wskazówki. Gale. Niewidzialność.
best be on my way. If everyone else minds their business, I'll be fine. Dobra, czekajmy, aż znikniemy z pola widzenia, chociaż i tak to pewnie niewiele nam da. Dobra. Kto tu się jeszcze patrzy? Dobra, już nikt. Okej, tym razem się udało. Nawet poszli tam, skąd to rzuciłem. Dobra, jak trudny był ten rzut na skradanie? Mogę to zobaczyć? Używa ukrycie się. An act of vandalism has taken place. You might want to clear up this particular mess. Spróbuj się wykręcić. Perswazja. Mam ponoć odpowiedzialność za każdą awarię? To oburzające. Cyk, cyk. You've been given the benefit of the doubt this time, but something tells you next time you won't be so lucky. Yeah. Przy okazji, jakiś tam się okaz pojawił. Okaz pasożyta. Czy możemy je po prostu sobie wziąć? More for me. Parasite, brimming with magic. Take it. Okej. Parę martwych kijanek. Dobra. Nic do zobaczenia tutaj. Pewne beczki są znane z tego, że potrafią spontanicznie wybuchać. Domyślam się, że to tutaj miało miejsce. Okej. Chciałem się zapytać, gdzie jest więzienie, ale chyba nie muszę się tego o to pytać. Okej. Na więzienie to dosyć mało tutaj więźniów. A new face. Do as the warden says, when she says, and you'll be fine. Yeah. Plant one foot in front of the other. Head forward, back straight. Make them fear you. Domyślam się, że ci więźniowie mówili to, co im mówiła przełożona, czy jak to mówi, narzędniczka. I nie skończyli zbyt dobrze. Więc, że nie zawsze to jest racją. Dobra, tam jeszcze mamy znacznik z jakąś kolejną skrytką. O! Kogo my tu mamy? Your conversation has been cut short. These prisoners are for disciple Balthazar's attention only. A co mogą mi zrobić więźniowie? Zagadać mi na śmierć? Cyk, cyk. Your reasoning is hard to argue with. You're free to speak to the prisoners. Fajnie jest mieć dobrą perswazję. Większość problemów, jakie ludzie nam robią, możemy po prostu wyłgać się z tego. You want to help. The gnomes couple cells down are up to something, and we're in. Co zamierzają gnomy? I can't read bloody minds. Go on, before someone sees. Dobra. Better not be cursed. Przedzierać się siłą
Myślę, że nie byłoby aż tak źle. Wcześniej trzeba by zlikwidować te oka wizji w jakiś ukryty sposób. You ordered that guard about as if you were the absolute herself. What do you want with us exactly? Zamierzam wam pomóc w ucieczce. And why would you be so inclined? Mój umysł należy do mnie, absolutnie nie kontroluje. The absolute thinks she's got you by the scruff of the neck. But it's the other way around, isn't it? Może tego tak głośno. You and I were meant to meet. I'm Wilbrun. Jestem Punio, miło cię poznać. We've got a plan for us and the tieflings both. But we're scuppered without the right equipment. We need tools. That head case of a warden robbed ours, but anything that breaks rock will do. Even if it's not iron hand quality. Whatever you find, throw it through the bars. But for the love of Gerdul, make sure a guard doesn't see you. Or we're both done for. Dobra. Akurat nie mam. Nie mam żadnego kilofa przy sobie. Coś, co może kopać kamień. Przyjrzyjmy okolice. Skoro im to zabrała, to powinno się gdzieś znajdować. Don't speak to the prisoners. The absolute forbids it. Ja, jasne. Mamy osobną wizję tego, co nam absolut pozwala, a co nie. Tutaj zdecydowanie nic nie było. Dobra, tu też nic. Spójrzmy tam na środku. Czy coś znajdziemy? Dobra, co mówi o tym dziennik? No, co raczej nie skorfikowałem broń, ale przydaje się cokolwiek, co kruszy skałę. Okej, nie jest zbyt. Nie jest zbyt tam dobry opis, bym powiedział. Okej, naczelniczko. Dobrze, że patrzysz w drugą stronę. Patrz tam dalej. Okej. Dźwignię do celi wieloosobowej więźnia w wieżach wschodzącego słońca. Okej. You spark of the familiar. Do I know you, true soul? Nie. Raczej byś nie żyła, gdybyśmy się spotkali. Your face is rather bland. Regardless, know this. I am the warden. The prisoners are my charges, and I answer to Disciple Balthazar himself. Stay on my good side. Wykrycie myśli. Delikatnie wysonduj myśli na naczelniczki. 13. Zużyjmy jedną inspirację. Your mind swirls with information about the prison. The small levers behind the warden's desk open every cell, while the larger one triggers the alarm. And interesting items confiscated from prisoners lie above the warden's office, just up the ladder. If you are going to stare, kindly do it elsewhere. As I said,
You are free to roam where you wish, but do not speak to the prisoners. Yeah. Wysokolita Baltazar. My. They are letting all sorts become a trousseau these days. He is chief advisor to General Ketherick and one of the Absolute's favored. His necromancy is second only to the General's. It is an honor to serve him. Tak, no ciesz się tym, bo nie przewiduję dla niego długiego życia. Dobrze. Pewnie konfiskujesz więźniom sporo ciekawych gratów. Indeed. But all are kept out of reach and under constant surveillance in the office above. Prison security is my highest priority. Niedobrze. Szukam konkretnego więźnia, księcia Revegarda. He sounds important, and I'm afraid the mere dregs are the only ones left in my care. Inne diabelstwa, twoi ziemkowie siedzą w celi, nie przeszkadza ci to? Anyone who refutes the Absolute is an enemy of mine, Truso. You would do well to remember that. A tak, mam problemy z pamięcią ostatnio. Twoja twarz nie wyraża żadnych uczuć. My face might be bland, but yours? It is now carved into my memory forever. Zrobię co w mojej mocy, żeby ci zaimponować. A pity you're already failing then. Dobra, zobaczmy na górze, co mamy. Oczywiście jest pod ciągłą kontrolą. This is a restricted area. Time to explain yourself, or this guard will be restricting you to a cell. Spróbuj przekonać, że wcale nie jesteś intruzem. Coraz trudniejsze te rzeczy się robią. You've been granted free passage. What you do with this is a restricted area. Time to explain yourself, or this guard will be restricting you to a cell. Yeah. To się nie udało. Dobra, wczytajmy. Żeby zrobić znowu, użyć triku z większą niewidzialnością. Ale to się może nie udać. Dobra, więc problemem jest tamte oko, które tam szpera. Will najlepiej powinien się zająć tym okiem. Dobra. Tymczasowe wrogie nastawienie, okej, za późno. Moglibyśmy ewentualnie spróbować zamordować naczelniczkę. Jeżeli byśmy to sprawnie zrobili razem z tym okiem, to myślę, że nie powinno to stanowić problemu. Dobra, nie zauważyło nas. Jeżeli szybko to zaszlachtasz, to mam nadzieję, że to nikt nas nie zaatakuje. Dobra. Dokładnie. Na coś usłyszała. Dobra. Chyba się udało. Teraz tylko reszta drużyny musi pójść na górę.
Dobra, czy ona dalej będzie tutaj przychodzić? Chyba nie. Dobra. Mamy jego młot. Koszulka kolcza chyba nam nie jest potrzebna. Inne rzeczy... możemy pozabierać. Nie chce mi się bawić póki co w otwieranie tych pól. Chociaż w sumie, skoro już tu jesteśmy. Będę musiał uzupełnić zapasy narzędzi złodziejskich. Trochę nam się kończą. Zresztą ten diamant otrzymuje premię do rzutów przeciwko swoim czarom, gdy jest zagrożony. Szczęście pani na dole nie słyszy nic. Czy co, weźmy sobie jedne z tych planów. Mogło się przydać kiedyś. Szczęście pani na dole nie słyszy, jak trzaskamy drzwiami tych skrzynek. Na szczęście. Dobra. Spróbujmy raz jeszcze. Dobra, fajniejsze rzeczy tutaj są. Mistura latania, Oli zguby maga i tak dalej. Zwój telekinezy. Dobra. Szczęście pani nie zauważyła, że jak wchodzimy na górę i w dół, to oznacza, że mogliśmy coś zajumać. W drodze to jest ciekawa miejscówka, ale chyba póki co się tam nie dostaniemy. Przynajmniej... a, teraz spojrzała w drugą stronę, co moglibyśmy spróbować, ale... dobra. Moonrise Towers. If this is indeed the very center of the Absolute schemes, then the source of our problem must be in here somewhere. Co sądzisz o Katriku Tormie, skoro już go poznaliśmy osobiście? He's trouble. Worse, he's a traitor. Whatever loyalty he had towards Lady Shah is long gone. It would please her greatly to see him meet his long overdue end, I'll wager. Dobra. Momencik, przy okazji chyba poszli. To oko. To się jeszcze patrzy na mnie. A ty. Dobra. Chyba nikt z naczelników się nie patrzy. Dobra. Good work. We're gonna wait until it's quiet and then bust out the back wall. We'll grab the tieflings along the way. We'll need them if it comes to a fight. You, however, are the clincher. Once we move, keep the patrols busy. If the bastards spot us, all of bloody Moonrise will come down on us. Poczekajcie w celi, aż wrócę. Hurry, or we're all dead. Can't slow down. It's only a matter of time. Till we're served up to the necromancer on a... ciekawe, co ma na myśli odwrócić. Damn straight. Without me, uwagę strażników. Czy możemy po prostu ich wszystkich pomordować? Dobrze by było zacząć od ok. Od mordowania tych uok. Oków. Uok. Wiecie, oczu. Mhm.
Dobra, poczekajmy tutaj na to oko. To chyba jest najlepsze miejsce do zasadzki. Defender of the people. Odejdźmy stąd, zanim ktoś spróbuje zbadać to. A, kolejny idzie. Dobra. Tymczasowe wrogie nastawienie. Co jeżeli szybko to zabijemy? Dobra. Odejdźmy stąd. All right. Time to skulk about. Ta pani chce coś chyba od nas. Never wanted the easy path. Może nie. Dobra, tyle jeżeli o oczy. Naczelniczka coś od nich chce. Dobra, co gdybyśmy zajęli się tymi strażnikami jeden po drugim? Hmm. 70 punktów życia. Może być ciężko go zaciukać w jednej turze. Defender of the people. Aura ochrony. Prime do rzutów obronnych, tak, ty jesteś paladynem. Dobra, wiecie co, zróbmy szybki zapis. Zobaczmy, na czym polegałoby to odwrócenie uwagi. What's up for discussion? Good work. We're gonna wait until it's... We'll grab the tieflings along. You, however, are the clincher. Once we move, keep the patrols busy. If the bastards spot us, all of bloody... Dobra, do dzieła. Once it's quiet. No, coś zaczęli robić. Okej. Zaczęło się. Dobra, wygląda na to, że powinniśmy po prostu ich zaciukać. Nie powinno być problemu. O ile żaden z nich nie będzie próbował uciec. Naczelniczka jest na 9 poziomie. Dobra. Dobrym początkiem byłoby ją zrzucić. Dobra,
to nie zadziałało. Fala gromu. Niedobrze, niedobrze. Dobra, to ciachnij ją przynajmniej z drugiej ręki. Dobra. Adepka. Dobrze by było ciebie oślepić. 60%. Spróbujmy. Świetnie. Domyślam się, że ona jest jakoś urloczką czy coś. A nie. Jest kapłanką, bo ma mądrość. Okej. Okay. Tak czy siak to powinno jej trochę przeszkodzić. Dobra. To chyba tyle. Oni spróbowali nam pomóc, ale... Okej. Paladyn, który walczy kuszą. Dobra, spróbujmy jeszcze ich raz zrzucić. Tym razem Gale'em. Fala gromu. Dobra, przynajmniej jedno mniej. Dobre i to. Przy okazji to, że fala gromu jest wywoływaniem, a Gale ma ten talent, który sprawia, że wywoływanie nie rani naszych, to bardzo ułatwia zrzucanie ludzi. Więc to jest dobre połączenie. Dobra, zamierzacie coś robić, czy zbagujecie mi grę? Okej. Okay. O, uzbrajają się nawet. Dobra. Dobrze byłoby się ją zająć. Jak najszybciej. Co by to mogło oznaczać? Możemy próbować też ją oślepić. 36%. Nie, to jest ujawnienie cel. Nie, to jest zauroczenie. Oślepienie 65%. Spróbujmy. Momencik, jakie wy macie kondycje? Całkiem niezłe. Dobra, spróbujmy ją oślepić. Pięknie. Jej czary już przestają być problemem. Dobra, możesz tutaj podejść i ją zablokować. Dobra. Gość jest w mojej strefie. Czy chcę coś specjalnie na niego robić?
mogę zaśpiewać nam. Myślę, że zrobimy krótki odpoczynek po tej walce. Dobra. Powiedzmy, że drobne leczonko dla mnie. Dobra. Przybywają posiłki powoli. ...75%. Jakie ty masz KP? 18. Moglibyśmy próbować się znowu zrzucić. Ale wątpię, że czy to się uda. Dobra. Czy chcemy coś dodatkowo mu zrobić? Przekląć go na przykład na siłę? To byłby dobry pomysł. Dobra, ciachaj go. Przynajmniej musi marnować dużo punktów ruchu, jeżeli chce cokolwiek na nas rzucić. Ała! Ładny czas. A! Zdjął Gale'a. Szybko. W jednej turze. Dobra, Gale, pozytywny rzut. Jesteś bliżej do życia. Okej, okay, nieźle, nieźle klepią ci ludzie. Dobra. Fanatyczka, fanatyk. Czy możemy cię unieruchomić? 45%. Dobra, spróbujmy cię unieruchomić. Możemy rzucić teraz to na dwa cele. Okej, okay, dobra. Teraz się uleczmy. Powiedzmy nawet czwartego poziomu. Dobra. Paraliż. Skoro jest paraliżowany, to go zostawmy. Z tego co pamiętam, chyba jak go zaatakujemy, to go zdejmie. Może nie. Dobra. ...60% to nie za dużo. Ślepota nie. Zamęt nie. Dobra, spróbujmy ją po prostu zaatakować. Wsparcie przybywa, ale nie za bardzo chcę, żeby tu przyszli. Spętanie. Okej. Dobra, w takim razie zaatakuj ją. Dobra. Nadal coś cię spętało. Ona. Nadal to koncentruje się na tym. Dobra.
to tyle twojej tury. Blasted chain! Keep the bastards off me! Keep the bastards off me! I'll take care of the boat. Dobra. Dlaczego nie jesteś paraliżowany? Dobra, Gale nie ma akcji chyba dlatego, bo powstał. Dobra. Łyknij sobie, chyba jak ten... Ale jak ten paladyn się na ciebie rzuci, to chyba niewiele ci to da. Szlak. Są... Hataki są. Bez prze... Trochę przesadzone. Próbujmy ich przestraszyć. Dobra. Teraz znowu musimy się uleczyć na czwarty poziom. Dobra. Stop the evil ones. Stone, help me free the boat. Dobra, dajmy sobie kolejne uleczenie. Dobra, szkoda, że straciliśmy koncentrację, ale spróbujmy się skupić na tej pani. Dobra. Tak, lepiej. W końcu jakaś tura, w której zadaliśmy obrażenia. Fajnie, uciekaj. Dobra. Kula ognista. Dobra, jest słodkie miejsce, w którym złapie obu. No to ognia. Świetnie. I teraz schowaj się gdzieś za rogiem. Dobra. W końcu zaczyna to dobrze wyglądać. Sześćdziesiąt pięć procent. Spróbować ją walnąć. Tak, masz truciznę. Świetnie. No i jeszcze leczenie na Willa. Nie widzę, żeby coś uleczyło, ale... Okej. Dobra. Tobie się skończyła trwoga, na szczęście masz upuszczoną broń. Cokolwiek byś nie robił, nie będziesz już tego robił tak dobrze. Dobra, po prostu walmy w niego. Dobra, podejdź trochę, tak żeby Will miał śpiewający miecz w zasięgu.
Brawl, do dzieła. Pięknie. Jakaś zwykła halabarda. Taką zwykłą halabardą aż tak bardzo nas zaciukali. Dobra. Zdecydowanie będziemy potrzebowali dłuższego odpoczynku po tej walce. Ale trudniejsza niż się przypuszczałem. Niż przypuszczałem. Dobra. Laskira. I swear, if we get caught now. Boat's good to go. All that's left is to ship off. My plan for now is to hide out on the water. Unless you have a better idea. Pójdę z wami. Znam miejsce zwane Ostatnim Światłem. Tam będziesz bezpieczny. Safe? That's no small claim in these parts. Lead the damn way. Nie ograbiliśmy zwłok, ale cóż, myślę, że jeszcze tutaj, może jeszcze tutaj wrócimy. Drift through the dark, until time, skill or luck. Dostałem achievement za to, że wszyscy więźniowie przeżyli. No hej. Hold there. You can't just land and start unloading strangers. There are procedures, damn it. No one gets in without being tested. Commander Jahira's orders. Jahira rozkazała harfiarzom, żeby mnie przepuszczali. The commander cleared you, not your friends. Anyone could be infected, so we're checking all new faces. No exceptions. It. Form a line. Let's see if the Absolute's little pet recognizes any of you. The Absolutes, what? What are you doing? Róbcie co kazał, wierzcie mi, tak będzie prościej. If what you said is true, no one has anything to fear. If not, well, we'll soon find out. Now form a line. I'll not ask again. This won't take long. Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze temu. Cieszę się, że nagle się nie okaże, że ktoś miał ukrytą kijankę czy coś. Ciekawe. Nie wiem skąd to się wzięło. Ale ciekawe. Tak, wszyscy czyści? Keep your distance. And you're clear. Welcome to Last Light. Okej. Spoko. Dobra, pogadajmy z nim jeszcze szybko. A, chyba wszyscy idą do
jakichś swoich miejscówek. Szczęście, ta pani ma ikonkę kupca, więc ją łatwo znajdziemy. Okej. Tiefling queens, remember? I couldn't leave my favorite bard without her partner in crime. I did have some help from an old friend, though. How did you do it? Mógłbym ci powiedzieć, ale to zdradzi zakończenie pieśni, nad którą pracuję. Fingers crossed, I'll hear it someday. You should have seen him. He was brave, but also terrifying. In a good way. I never thought I'd see... well... anyone again. Thank you. A thousand times, thank you. One last favor. Take this off my hands. It suits you better. Bo kurde, ile dostaliśmy rzeczy. Potężna szata, towarzyska magia. Twoje sztuczki zadają dodatkowe obrażenia w ilości równej twojemu modyfikatorowi charyzmy. Się przydało, gdybyśmy mieli... Kurczę. Tego czarodzieja, co czaruje charyzmą. Powszechna sympatia i twarda obrona. Na początku tury postacie noszącej szatę aktywuje się... Klasa pancerza plus jeden. Dobra. Chociaż... nieziemskie uderzenie również jest sztuczką. Więc to również powinno na ciebie działać. Okej. To brzmi w sumie jak upgrade. Na początku tury postaci noszącej szatę aktywuje się, przyznając tymczasowe punkty wytrzymałości w ilości równej modyfikatorowi charyzmy. To może się trochę kłócić z naszą zbroją Agatys. Ponieważ można mieć tylko jedne tymczasowe punkty wytrzymałości na raz. I to może to nam nadpisywać te ze zbroi Agatys. Zobaczymy, jak to będzie działać. Pewno dodatkowe obrażenia dla twojego nieziemskiego uderzenia. Nie widzę, żeby to było tutaj napisane. To zobaczymy, jak to zadziała. Musimy to sprawdzić. Dobra, to tyle. Jeszcze mamy jedną osobę do pogadania, ale... póki co skończył mi się czas. Więc pogadamy z nią w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.